Oczy całego świata od 8 dni skupione są na Londynie. Adrian Zieliński zdobył dziś pierwsze polskie złoto, ale igrzyska to nie tylko walka o medale. Do tej jeszcze wrócimy w Polonii 24. To także świetna okazja do promocji. Polska przekonuje do swojej kuchni, gościnności i otwartości. I to w sercu miasta. W wyjątkowo prestiżowej instytucji Museum of London odbył się Dzień Polski. W takim gmachu trudno by dominował jeden temat – sport. W Muzeum Historii Miasta Londynu, dokumentującego rozwój metropolii od czasów rzymskich aż po współczesność, musiała królować również kultura. Gwiazdy sportu zwiedzały fragmenty kolekcji muzealiów ukazujących historię człowieka, cywilizacji i współczesnego świata. Okazja była wyjątkowa. Dzień Polski w Londynie, który zorganizował Polski Komitet Olimpijski. To jedna z najważniejszych imprez tego typu, a sięgając pamięcią widziałem ich co najmniej kilkanaście. Dzień Polski w sercu Londynu. City, w tym niezwykle prestiżowym muzeum. W tych prestiżowych wnętrzach o swoich sukcesach mówiła Sylwia Bogacka. To w Londynie sięgnęła po srebro w strzelaniu z karabinu pneumatycznego na 10 metrów. To są igrzyska, tu już spotykają się najlepsi na świecie. Było mnóstwo kobiet, które wszystkie spotkałyśmy się w jednym miejscu, żeby wywalczyć te tylko 3 medale. Szczęśliwie się złożyło, że jestem jedną wśród nich. Rozmowy o sporcie odbywały się w międzynarodowej atmosferze. Polaków podziwiano za gościnność i atmosferę. Pod wrażeniem byli nawet Japończycy. To fantastyczna impreza w Londynie. To naprawdę miła impreza. To był zaszczyt przyjmować Polaków i polski zespół olimpijski w tym fantastycznym muzeum w Londynie. Brytyjska Polonia miała okazję spotkać się nie tylko z naszymi olimpijczykami. Z okazji 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego koncertowała Ania Rusowicz.